Dzień dobry Państwu. Wykonam postawione przede mną zadanie, czyli przedstawię realny przypadek zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego działającego w praktyce, aczkolwiek nie jest to partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu ustawy funkcjonującej w Polsce od kilku lat, tylko powiedzmy partnerstwo publiczno-prywatne de facto, a niekoniecznie de jure. Są to przypadki, projekty realizowane de facto w formule PPP, które ubraliśmy w program nazwany Bridge Alpha, zaadresowany do projektów rozwoju technologii na bardzo wczesnym etapie. Na bardzo wczesnym etapie, czyli takim, gdy jeszcze żaden zdroworozsądkowo działający inwestor prywatny nie jest w stanie zaangażować swoich pieniędzy na zwykłych zasadach inwestycyjnych, na jakich czyni się to w przypadku inwestycji nazywanych venture capital, tak jak bardzo często ma to miejsce w Dolinie Krzemowej, w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu. W Polsce na takim wczesnym etapie projekty najczęściej dotychczas były realizowane nie w sferze biznesowej, nie w przedsiębiorstwach, tylko w jednostkach badawczych, czyli w organizacjach o charakterze publicznym, w uczelniach albo w instytutach badawczych. I to, co było najczęściej taką immanentną cechą tego rodzaju projektów rozwoju technologii, to to, że od strony naukowej, badawczo-rozwojowej, ale też takiej już stricte technologicznej, te projekty wielokrotnie stały i stoją na bardzo wysokim poziomie, nawet patrząc na punkty odniesienia w postaci konkurencyjnych technologii, konkurencyjnych projektów na świecie. Natomiast jednocześnie bardzo często, niemal w każdym przypadku, cierpiały na nie do końca optymalne zarządzanie w sferze przygotowania komercyjnego tych projektów, a zwłaszcza w sferze przygotowania ich od strony zarządzania własnością intelektualną, czyli ochrony przed zakusami podmiotów trzecich. Najczęściej takie podmioty trzecie działają za granicą, bo mają już długoletnie doświadczenie i olbrzymie zasoby do tego, żeby rozeznanie technologiczne na całym świecie prowadzić bardzo skutecznie. Więc te projekty były prowadzone jednocześnie na wysokim poziomie technologicznym i na, trzeba to przyznać, niskim poziomie, jeżeli chodzi o zarządzanie, jakość zarządzania, a zwłaszcza zarządzanie własnością intelektualną, ochronę i odpowiednie kreowanie strategii po to, żeby w przyszłości móc wyciągnąć z technologii, jeżeli uda się ją wprowadzić na rynek, jak największą wartość komercyjną. Jak największa wartość komercyjna z dużej liczby projektów technologicznych realizowanych w Polsce, to jest duża korzyść dla gospodarki polskiej. Z tego punktu widzenia wychodzimy. I teraz, żeby zaadresować te problemy, uruchomiliśmy program, który jak wcześniej wspomniałem, nazwaliśmy Bridge Alpha, który oparty jest na formule crowdsourcingowej, czyli na takiej, w której my podstawiliśmy tylko dwa podstawowe warunki. A jeżeli chodzi o resztę, czyli sam sposób przygotowania poszczególnych projektów, ich realizacji, to pozostawiliśmy twórczości podmiotów na rynku. Te dwie podstawowe zasady to jest właśnie zasada crowdsourcingu, czyli my nie definiujemy w szczegółach, jak dany projekt ma chodzić. Ma tylko być zgodny z przedmiotem programu, czyli adresować rozwój projektów technologicznych na bardzo wczesnym ich etapie, gdy jeszcze inwestorzy finansowi, inwestorzy działający na rynku nie są w stanie się zaangażować. I drugie, do każdego projektu musi być dostarczone co najmniej 20% wkładu prywatnego, wkładu stricte prywatnego, nie pieniądza, który jakby się dokładnie prześledziło, to okaże się, że jest tam gdzieś w którymś pokoleniu publiczny, czyli pochodzi ostatecznie od na przykład od samorządu, albo od uczelni, albo od instytutu, a znowuż ten pieniądz ostatecznie pochodziłby ze źródła publicznego. Tutaj chodzi bardzo jednoznacznie o to, że to musi być pieniądz, co najmniej 20% pieniądza prywatnego. I selekcjonując projekty, wyselekcjonowaliśmy ich w pierwszym podejściu 8, z tego na 4 podpisaliśmy już umowy. Selekcjonując projekty, badaliśmy w pierwszej kolejności jakość zespołu,
tego zespołu ludzi, który będzie miał prowadzić projekt. Projekt, który będzie polegał w istocie na tym, że się prowadzi łowy. Udaje się do uczelni, instytutu albo w odpowiednie miejsca w takim mieście jak Warszawa, gdzie gromadzą się na przykład wieczorami ludzie zazwyczaj mający tendencję rozmawiania o kręcących ich technologiach i tam łowi się projekty. Oprócz zdolności do łowienia projektów braliśmy też pod uwagę zdolność do badania, odsiewania ziaren od plew, czyli do badania, czy dany projekt będzie miał potencjał komercyjny, chociażby biorąc pod uwagę te cechy związane z własnością intelektualną, czyli czy tam nie jest przypadkiem tak, że co prawda technologicznie pomysł jest znakomity, ale na świecie już to wymyślono, albo pomysł jest znakomity, na świecie już to wymyślono i dodatkowo są już gracze, którzy mają wystarczająco duże zasoby, żeby nie dopuścić do wejścia nowego gracza na rynek. Więc jak powiedziałem, badaliśmy jakość zespołu pod tym kątem stwierdzenia, na ile jest w stanie prowadzić łowy, odsiewać ziarna od plew i później pomóc urosnąć projektowi do takiego etapu dojrzałości, gdy inwestor finansowy będzie mógł już odpowiedzialnie w taki projekt wejść, spróbować doinwestować, będzie miał powiązania na rynku międzynarodowym umożliwiające w przyszłości sprzedaż takiego projektu na przykład dużemu graczowi korporacyjnemu. I drugie, co weryfikowaliśmy, to wiarygodność deklaracji o tym, że 20% wkładu prywatnego rzeczywiście będzie zapewniona. I teraz tematem tej sesji jest dzielenie się doświadczeniami z przedsięwzięć w stylu PPP. Pierwsze doświadczenia, jak powiedziałem, podpisaliśmy 4 takie umowy. Pierwsze doświadczenia to jest uruchomione kilka tygodni temu pierwsze projekty, między innymi projekt, który nosi nazwę Startup Hub Poland, a który koncentruje się na tym, żeby sprowadzać do Polski, tutaj do Warszawy, zespoły zajmujące się rozwojem nowych technologii, ale te zespoły mają to do siebie, że zaczynały swoją przygodę z technologią nie w Polsce, tylko za granicą, zwłaszcza za wschodnią granicą Polski, w Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie, Rosji. A zatem pierwszy projekt partnerstwa publiczno-prywatnego, który zawiązaliśmy między instytucją publiczną NCBR-em, a partnerami prywatnymi, to jest projekt, który nakierowany jest na przyciąganie do Polski ambitnych zespołów rozwijających technologie, ale zespołów, które wystartowały i wykształciły się nie w Polsce, a za wschodnią granicą. Odwrócenie zjawiska, które nazywane jest drenaż mózgów. Teraz chcemy wzbogacić zasoby intelektualne polskie, a nie tylko pozwolić na to, żeby wykształcone tutaj zasoby emigrowały i pracowały na rzecz gospodarek innych. Taka może bardzo istotna cecha naszego podejścia to jest oprócz dozwolenia na zaryzykowanie tym samym z naszego punktu widzenia, dozwolenia na to, żeby same szczegóły każdego projektu były wymyślone i zaproponowane przez graczy rynkowych. Drugie, w momencie, gdy już projekt jest uruchomiony, staramy się minimalizować naszą ingerencję w sposób prowadzenia projektu i w decyzje kluczowe, które są w nim podejmowane. Poprzez to, że właściwie pilnujemy tylko jednego parametru, tego, czy projekty, które mają zyskać wsparcie, de facto być sfinansowane na tym wczesnym etapie rozwoju technologii w ramach każdego z partnerstw, czy one mieszczą się w mandacie inwestycyjnym, czy nie. Czy się mieszczą w tym mandacie inwestycyjnym, to jest sprawdzanie de facto dwóch parametrów. Czy tam w istocie chodzi o nową technologię, o innowacje, czy to jest projekt, który taką innowację technologiczną udaje, bo takich jest napęczki.
I drugie, czy to jest projekt na wczesnym etapie wymagający finansowania jeszcze groszem publicznym w postaci grantu, a nie w postaci pieniądza inwestycyjnego, który powinien być kiedyś zwrócony? I w istocie, czy on jest na tym etapie, gdzie finansowania prywatnego właściwie jeszcze trudno szukać, bo to jest ta właśnie dolina śmierci. Jeszcze inwestorzy prywatni, nie, dla nich ryzyko jest zbyt duże, nie włożą pieniędzy, a podmioty publiczne, które finansowały grantem prace badawczo-rozwojowe, już swoją aktywność zakończyły. Więc weryfikujemy, ułatwiamy w ten sposób zarządzanie każdemu zespołowi takim projektem partnerstwa, nie ingerując w bieżące zarządzanie, pilnując tylko i wyłącznie tego, żeby partnerstwo publiczno-prywatne, dany projekt z Bridge Alpha zajmował się tylko i wyłącznie projektami nakierowanymi na rzeczywiście wysokie technologie i rzeczywiście na wczesnym etapie rozwoju. Wierzymy jednocześnie, że zweryfikowanie i później pilnowanie, żeby te 20% wkładu prywatnego rzeczywiście było dostarczone, zapewnia racjonalność w całym projekcie. No bo jeżeli 20% z prywatnej kieszeni wędruje do każdej technologii, po to, żeby ją zweryfikować, żeby nieobiecująco szybko kasować i dalej inwestować tylko w te, które dobrze czy od strony technologicznej, czy od strony prawnej rokują, to ten bezwzględny wymóg dostarczenia pieniądza prywatnego wprowadzi racjonalność w zarządzaniu. No i tyle. Dziękuję uprzejmie.